media chcą, bo inaczej nie będą promowane ich filmy, piosenki i tak dalej. Politycy, tak? Uniwersytety, naukowcy. Czyli na pokaz, tak. Jeżeli media się uprą, że teoria jakaś jest poślona, na przykład na temat homoseksualizmu, to naukowiec jest bez szans, bo on zostanie tak zaszczuty przez media, wszyscy się go wystraszą, wystraszą się tych mediów, rektorzy przełożeni, że taki naukowca się po prostu ze strachu przed mediami na uniwersytetach ucisza. Także środowiska prawników, te własne procesy sądowe, czy zniesławienie, czy obrazy uczuć religijnych i tak dalej, to wszystko istnieje pod presją mediów. Czyli jakby cały system dostosowuje się do presji mediów. Proszę Państwa, ja już w tej chwili skończę, bo dużo tu informacji zostało powiedzianych, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że tym problemom można próbować przeciwdziałać pewnymi przepisami prawnymi. Pewnymi odpowiednimi inicjatywami prawnymi i może w dalszej części po prostu sobie o tym powiem. Tak. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo. Pani dr Natalia Zimniewicz zabierała głos. Patrzę na ekran Facebooka i widzę już nasze dzisiejsze zdjęcie. Także można, korzystając z Facebooka, adres audycji dla małżonków i rodziców, zadawać nam również tutaj pytania, czy pisać komentarze. Zapraszamy Państwa teraz do kontaktu telefonicznego z nami, słuchacze z Polski Północnej, 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej, 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Już dziecko nauczyło się takiej prostej prawdy, że można uniknąć czegoś przykrego prostym zabiegiem powiedzeniem nieprawdy. Potem matka mówi, jak będziecie konduktor pytał, ile masz lat, to powiedz, że 6. Tak. Mniejszy, bo dwie tańsze. A potem stoi dziewczynka z matką, matka spotkała sąsiadkę i zaczyna mówić, a ona tu mówi, mamo, to nie tak było. Uspokój się, bo dziecko słyszy, że matka kłamie. No i dziecko potem oczywiście kłamie. No. Ja uważam, że to powiedzenie o tym, że do wychowania jednego dziecka potrzebna jest cała wioska, jednak jest bardzo ważne. I ja, oczywiście moje dzieci też wychowują się, mają rodziców, babcie, dziadków, prababcie, ciocie i tak dalej, ale całe środowisko, w którym przebywają, począwszy od przedszkola, przez szkołę, a nie jest akurat w pierwszej klasie, ale również panie, które sprzedają w sklepie, panowie, którzy pracują w ochronie i tak dalej, te osoby wszystkie tworzą jakieś kręgi. Ja bardzo naciskam na to nawet i moje dzieci są szczęśliwe z tym, że mają prawo zadawać pytania, ale też, że powinny przyjmować uwagi od dorosłych. Ja pozwalam na to, tak przyznaję się, żeby czasami obcy ludzie mówili moim dzieciom, że jakieś zachowanie jest niewłaściwe. Oczywiście w jakiejś formie, prawda, to musi być odpowiedniej kulturalnej, ale myślę, że to też dzieciom dobrze robi, bo rodzice to jest oczywiście ten autorytet najważniejszy, ale dobrze jest, kiedy dzieci wiedzą, że muszą szanować innych i że są różni ludzie, różne opinie. To jest też trochę tak może na wyrost, ale to też jest nauka właśnie takich rzeczy, jak wyglądają prawa pracownicze, jak ludzie pracują ciężko, jak trzeba doceniać różne rodzaje pracy. I to jest bardzo ważne, żeby ten świat nie składał się tylko z rodziców, bo są rodzice, którzy bardzo pilnują, żeby dzieci nie miały kontaktu z innymi ludźmi. I to jest bardzo duży błąd, za który można naprawdę zapłacić. Znaczy dziecko zapłaci. Tak, dziecko zapłaci, oczywiście, tak, bo nie rodzice. Ja bardzo tego pilnuję. Moje dzieci są małe, więc zobaczymy jeszcze, jakie będą
efekty, ale już w tej chwili są bardzo otwarte i bardzo chłoną też oczywiście lepiej wiedza, bo jak wiadomo, praktyka też jakby, no i te więzi społeczne, tak, nie boją się ludzi, a tego nam bardzo brakuje, zwłaszcza w moim pokoleniu, które teraz właśnie wychowuje dzieci, kiedy te więzi sąsiedzkie praktycznie nie istnieją, umarły, kiedy ludzie przeprowadzają się z miejsca na miejsce, a jednocześnie też nie mają wsparcia naturalnego, w przeciwieństwie na przykład do mnie, swoich rodziców, którzy mieszkają na przykład setki kilometrów. Ale jednocześnie wielu młodych rodziców, nie tylko matek, ale także ojców, reagują bardzo, no, opryskliwie, mówiąc delikatnie, tak, to na innych ludzi zwracających im uwagi. Taką scenę miałem właśnie, to rozmawiamy zupełnie niedawno w szkole. Było takie spotkanie integracyjne klas pierwszych i msza święta była na początku tego spotkania. Matka przychodziła z chłopcem w takim ładnym kapelusiku, bo upał, więc jak już weszli do szkoły i kilkadziesiąt kroków zrobili, to powiedziała: masz bardzo ładny kapelusik, chłopcze, musisz go tu zdjąć. Matka na mnie zaczęła krzyczeć: dlaczego? A przecież to kaplica jest tam. Ja mówię: no to nie chodzi o kaplicę, to chodzi o to, że pan jest w szkole z dzieckiem, no musi się tego nauczyć. No i ojciec mnie na mnie napadł i strasznie mnie zrugał. No, nie będę opowiadał wszystkiego, ale w każdym razie efekt był taki, bo ja godzinę do nich mówiłem o tym, jak wychować, umawiałem się z nimi, na jakich zasadach szkoła będzie im pomagała. No i przeprosił mnie, zrozumiał to. Więc jest też coś takiego, że jak to, co pani powiedziała, jak obcy ludzie się zwrócą, to rodzice nie zawsze są zadowoleni, szczęśliwi z tego powodu. A szkoda. To niedobrze o nich świadczy, no, jeżeli uwaga ma sens. Na jakich zasadach szkoła może pomagać rodzicom w wychowaniu właśnie? No, u nas jest taka zasada, że wszystkie dzieci są nasze. To znaczy, że jakikolwiek nauczyciel przechodzi przez korytarz i wie, że na przykład siedzą dziewczyny na parapecie, nogi trzymają na kaloryferze, no to niszczą to mienie, że to nie jest, a obok stoi krzesło, że trzeba usiąść na tym krześle, albo siedzi na stole, stół nie jest do siadania, stół jest specjalnym meblem, w którym się, mama moja mnie tak uczyła, że na stole nie wolno było położyć nawet czapki. No właśnie, bo na stole się je i to jest stół jest takim miejscem spotkania. A nie, trudno mi wyobrazić sobie w szkoły, w których właśnie dzieciom pozwala się siedzieć na stole, bo to rzeczy się pozwala w szkole, tak. Proszę pani, ja mam takie doświadczenie, jak już powiedziałem tutaj pani i państwu, że jestem już starym człowiekiem. Otóż moja córka, która jest już zupełnie dorosłą osobą i uczy w tej szkole chemii, bo już skończyła chemię dawno temu, kiedyś przyszła do domu, kiedy tam, nie wiem, w drugiej czy trzeciej klasie szkoły podstawowej była, przyszła zapłakana. Mówię: Marciusiu, czego płaczesz? Bo pani mi kazała na przerwie zapisywać kolegów, którzy się źle zachowują. No i ona tego nie mogła, miała jakieś przeczucie, że tego nie wolno robić. I ja następnego dnia poszedłem do tej pani powiedzieć jej, że nie życzę sobie, żeby pani się wtrącała do mojego wychowania i niech mi pani nie wychowuje dziecka na ubowca. Bo no to, właśnie. Bo to jest... No, nie kiedy wszyscy, rodzic nie wszyscy może się zbuntować? No jeżeli widzi, że jest demoralizowane dziecko. A skąd wiadomo, że jest demoralizowane według tych samych... Czy jest jedna... Czy wszyscy jesteśmy wyznawcami tych samych wartości, jeśli chodzi właśnie o to, kiedy uważamy, że dziecko jest demoralizowane, jeśli a można. Kiedy nie? Możemy sądzić, że jesteśmy wyznawcami tych samych wartości. Pamiętajmy, że wartości to jest sama górka tego, o czym mówimy, ale tak naprawdę realizować w życiu wartości to znaczy kierować się pewnymi zasadami postępowania, pewnymi normami postępowania, bo jeśli ich przestrzegamy, to chronimy wartości. Teraz dowcip polega na tym, że mogą się spotkać osoby, które wyznają świadomie dokładnie te same wartości, a próbują nauczyć dzieci przestrzegania nie takich samych norm, innych norm. No ale weźmy taki naprawdę przykład. Naprawdę takie nieporozumienia się zdarzają. Na przykład wychowanie do życia w rodzinie, proszę. Tu pewnie się niekoniecznie pozgadzamy, jak można tego uczyć, prawda? Bo część rodziców uważa, że to jest domena tylko rodziców, część rodziców z kolei chciałaby, żeby szkoła jednak tego uczyła. I wartości mamy te same. Chcemy uchronić dzieci przed pomyłką emocjonalną, przed pomyłką fizjologiczną, przed niechcianą ciążą. Chcemy, żeby dzieci były szczęśliwe, prawda? To jest ta wartość. Natomiast nie zgadzamy się do dobra dzieci, bez wątpienia. Natomiast postępujemy w zupełnie czasami różne... Trzeba po prostu powiedzieć, że rodzice muszą być odważni w takich sprawach, że trzeba, że nie ma tematów tabu i powiedzieć sobie: tego się dowiesz na podwórku. Tylko uczciwi rodzice umieją znaleźć taką
metody, czy taki, tak poprowadzić ten temat, wiem, bo moja żona to robiła z moją córką i doskonale się... A w szkole to wszystko zależy od tego, jaki jest nauczyciel, czy potrafi zrobić to z kulturą, czy też może wprowadzić ogromny stres. Chcę powiedzieć coś, co mi w tej chwili się przypomniało. Otóż to, co do pani powiedziała też, że trzeba zbudować taki dom, to znaczy taką sieć tych naszych relacji osobowych, w których ten dom sam wychowuje. Profesor Taterkiewicz napisał w swojej autobiografii, zupełnie niedawno wydanej, napisał, w naszym domu nie było żadnych zakazów, ale wielu rzeczy się nie robiło. Po prostu dom podpowiada samym atmosferą, samym duchem tego, co tu się dzieje, jak żyją rodzice. Mamy trochę większy teraz dom już, panie. Nie, wcale nie. Tamten był znacznie większy. Spróbujmy to określić innymi słowami. Twórzmy dom, w którym postępowanie ludzi tworzących rodzinę wskazuje, co w życiu jest ważne. Tak. Niekoniecznie deklarowanie wartości, tylko to, w jaki sposób ludzie postępują wobec siebie, ale także wobec innych osób. Będę tutaj w jednym się troszeczkę z panem nie zgadzać, panie Adamie. Ja otóż myślę, że nie tylko rodzina wychowuje. Powiem więcej, moja wiedza prowadzi mnie do takiej konstatacji, że jest stosunkowo nieduża liczba lat w rozwoju człowieka takich, że to faktycznie rodzina ma wpływ niemal wyjątkowy, a zdecydowanie najsilniejszy. Natomiast zgodnie z dobrze uzasadnioną już zasadą socjalizacji grupowej, w miarę jak dziecko ma coraz więcej lat, ma już ich 7, 8, 9, mózg rusza, tak. Coraz większe znaczenie zyskuje grupa rówieśnicza i ona się staje podstawowym środowiskiem. Dlatego powstało przymierze rodzin, bo ono powstało z takiego rozpoznania tego, co jest stare, było, jest i będzie. Mianowicie nam się rodzicom wydaje, że jesteśmy autorytetem dla naszych dzieci. Nauczycielom się wydaje, że są autorytetem dla naszych dzieci. Księżom się wydaje, że są autorytetem dla nas. To wszystko jest nieprawda. Autorytetem dla naszego dziecka jest jego kolega. Tylko kolega, bo wystarczy powiedzieć, załóż tę czapkę, załóż taką kurtkę i odpowiedź jest bardzo często taka, będą się ze mnie śmiali. Kto się będzie śmiał? Koledzy. No czyli, że uznając nawet to, że mama nie chce ze mnie zrobić potwora, to jednak to, co powie kolega, jest znacznie ważniejsze i wobec tego trzeba rozpoznać, rozpoznając to, trzeba tak prowadzić wychowanie w szkole i w grupie, żeby postawić koło mojego dziecka drugie dziecko, które tak samo myśli, nie powie mi, że na ten smutek rodzinny weź biały proszek, to dobrze robi. Brałem, wiem. Prawda? Tylko powie, jest w stanie mu poradzić. No, dzieci mają ogromnie dużo stresów i różnych przykrości, no bo się rodzice rozwodzą na przykład, no i co zrobić z takim człowiekiem, któremu się świat zawalił, prawda? No koledzy muszą pomóc. Ale wracając jakby do tematu, jak rozumiem, wiedzy o życiu w rodzinie, bądź edukacji seksualnej. Ja nie zgadzam się z tym, żeby tylko rodzice brali w tym udział, dlatego że po pierwsze, tak jak pan powiedział, nie zawsze rodzice mają odwagę o tym, żeby rozmawiać. Często po prostu nie chcą. I szkoła wtedy musi spełniać tą rolę pomocniczą. Poza tym... Dobrze, gdyby spełniała. Chodzi też o to, co my mamy w swoim projekcie. Oczywiście nasz projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, on zakłada również liberalizację prawa aborcyjnego, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale również rzetelną edukację seksualną. Ja uważam, że to jest jednak tak, że ludzie wykształceni w tym kierunku, którzy naprawdę są wykształceni w tym kierunku i rzetelnie przekażą tą wiedzę właśnie nieobciążoną wartościami, właśnie jakby, wartościami, może źle powiedziałam, nieobciążoną tym, co rodzice uważają wartościowaniem. To wszystko dostosowane do wieku oczywiście i zdolności poznawczych, to wszystko naprawdę powinno skończyć się dla dziecka właśnie czymś dobrym, tak? To oczywiście rodzice przede wszystkim powinni wprowadzać najpierw dziecko w świat
różnic płciowych i tak dalej, i tak dalej. Ale edukacja seksualna powinna jednak zaistnieć faktycznie, rzetelna edukacja seksualna w polskich szkołach, dlatego że ten wspomniany internet niestety potem wykonuje robotę i za rodziców, brudną robotę niestety, i za rodziców, i za szkołę, za całe środowisko, i za fizjologię. I dzieci naprawdę tak nic nie wiedzą, że to jest straszne. Wielu badań dzisiejszych wynika tak niewiarygodnie niski poziom wiedzy na temat własnej biologii, czy własnej płciowości, ja już nie wspomnę o seksualności, że w dalszym ciągu przymykanie oczu i uszu i mówienie to są sprawy rodziny i to powinna załatwić rodzina, jest tak naprawdę zostawianiem problemu, który będzie nabrzmiewał i w końcu stanie się przyczyną bardzo poważnych problemów. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że byłoby idealnie, gdyby wprowadzenie w świat seksualności dziecko dokonywało na terenie rodziny z bliskimi sobie osobami. To jest pierwsza rzecz, ale zaraz potem jest druga rzecz. Niestety w przeogromnej większości rodzin nie można na to liczyć. Ludzie nie wiedzą, jak o tym rozmawiać, nie realizują tego. I w rezultacie, no to już nie trzepak, bo przecież dzisiaj trzepaki zieją pustką, ale internet staje się głównym źródłem wiedzy na ten temat. To wynika z badań. Jaka to jest wiedza, to lepiej właśnie spuścić ze mniej, nie można tak powiedzieć, że mniej groźne, ale jedno zjawisko, że wiedzą mało, ale drugie zjawisko jest, że wiedzą źle, że radzą. No i te autorytety są niezidentyfikowane, to znaczy nie wiadomo, kto to pisze, to co podaje młodym ludziom. Ja mam taką receptę na to ze swego, z autopsji, że tak powiem, no bo trzeba tę... tą świadomość obudzić w taki sposób, że trzeba najpierw zwrócić uwagę na płciowość. Od płciowości, a nie od seksu. Nie, seks jest pierwszy. Ale płciowość to odkryto dwulatek, trzylatek. No tak, ale trzeba mu wytłumaczyć, dlaczego on jest tak zbudowany, kim ma zostać. Chłopak jest tak zbudowany, bo będzie ojcem. I to do tego ojcostwa jest to wszystko przygotowane. I dziewczyna jest tak zbudowana, bo ma być matką. Czy będzie matką, nie wiadomo. Ale jest tak zbudowana, żeby być matką. Jeśli się w takiej atmosferze to rozgrywa, to potem dochodzi się do seksu. Ale można dojść do seksu niekoniecznie w takiej atmosferze. Czyli no tak, nie zawsze seks prowadzi jednak do prokreacji. Oczywiście, że nie. No więc dlatego się, no bo jak się już mówi o seksie, to trzeba też mówić całość, całą prawdę o tym. No nie, nie wyłącznie do prokreacji, oczywiście. Pan Bóg nas tak stworzył, że dał nam radość z tego. Nie tylko. Słuchajcie, chcemy czy nie, no od 20 czy 30 lat mamy coraz wyraźniej do czynienia z rozdzielaniem myślenia o rodzicielstwie tak, od to seksu. Te dwie rzeczy istnieją niejako niezależnie od siebie. I teraz nie możemy zamykać na to oczu i udawać, że dzisiejsi nastolatkowie czy dwudziestolatkowie są tacy, jakimi my byliśmy 40 lat temu, bo oni są po prostu inni. Traktują seks niekoniecznie jako wprowadzenie i zapowiedź rodzicielstwa, tylko jako jedno ze źródeł przyjemności. Nie wolno się obrażać na rzeczywistość. Ta rzeczywistość taka jest. Możemy się starać na nią wpływać w kierunku, który uważamy za słuszny. No ale po pierwsze, czy wszyscy rodzice porozumią się co do tego, chodzi, jaki kierunek jest? No, nasza rozmowa po drugie, jak to robić? Nie przebrniemy tego, że, bo to nie jest tak, że globalnie, że wszyscy rodzice będą tak robili. Są tacy i tacy, są takie i są takie, jak się to mówi. I ci, którzy mają tę świadomość, będą to robili w taki sposób, a inni nie będą tego w ogóle robili, albo będą demoralizowali, bo będzie ojciec dawał pieniądze, żeby mu poszli kupić papierosy czy wódkę. Właśnie o to mi chodziło, żebyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że to są rodziny, które, nie mówi się już teraz rodziny niewydolne, ale są to rodziny, w których na przykład wychowanie dzieci nie jest na pierwszym planie, albo edukacja nie jest na pierwszym planie, albo w ogóle nie jest na żadnym planie. I wtedy jak państwo przejmuje rolę, mamy po to system edukacji, jak i w jakimś części wychowawczym. I do tej pory nie było żadnego
programu ogólnopaństwowego wychowawczego. Teraz ma być jeden program ogólnopaństwowy wychowawczy. Czy Państwo sobie wyobrażacie, że może być coś takiego? Znaczy, przepraszam, ale nie do końca jest tak, jak Pani powiedziała, ponieważ we wszystkich podstawach programowych, które znam od wielu lat i tej, która teraz obowiązuje i w tej przedostatniej i tak dalej, były też zawarte treści dotyczące wychowania. Jakie na przykład to no, mówiło się o tym, że mamy poza wychowywać człowieka, szkolnym, który jest... Nie, który mamy wychowywać ucznia na człowieka, który będzie uczciwy, który będzie potrafił kierować sam swoim własnym rozwojem, który będzie dążył do prawdy i do ustawicznego kształcenia się, który będzie tolerancyjny. Słuchajcie, to nie jest tak, że my teraz odkrywamy, że o tym trzeba mówić. Tak? Poza tym z jeszcze jedną rzeczą nie do końca się zgadzam. To naprawdę nie jest tak, że wychowanie może być rezerwowane tylko dla domu. Dom i rodzina jest tym pierwszym wiodącym środowiskiem wychowawczym. Ale powiem więcej, chcemy czy nie chcemy, szkoła naprawdę wychowuje. Nie zawsze w sposób zgodny z tymi treściami wskazanymi w podstawach wychowania. No bo jeśli nauczyciel traktuje uczniów niesprawiedliwie, jeśli nauczyciel spóźnia się na lekcje, jeśli nierzetelnie traktuje no i niesprawiedliwie różne osoby w klasie, to jest też przyczynianie się do tego, że uczniowie będą się rozwijać w takim, a nie innym kierunku. Czyż nie jest to wychowaniem? No, jest. No to jest demoralizacja. Dlatego, że to musimy tu ostrą granicę rozdziału zrobić. Jeśli mówimy o wychowaniu, to mówimy wyłącznie o wychowaniu do wartości. A jeśli nie mówimy o wartościach, to demoralizujemy, bo taki człowiek jest po prostu skrzywiony. Ja rozumiem, ale panie Adamie, państwa szkoły powstały z jakiegoś powodu, prawda? One są określone. Charakter specyficzny, mają właśnie określone wartości. Przy czym chcę powiedzieć koniecznie, dlatego że jak się mówi o szkołach katolickich, to na ogół w słuchaczach budzi się taki obraz człowieka chodzącego jak orant i modlącego się. Nie, trzeba aplikować chrześcijaństwo do normalnego życia. Do normalnego życia. Trzeba być codziennie i to nie chodzi o to, żeby się 100 razy przed lekcją żegnać tego, tylko żeby być właśnie uczciwym, żeby zrozumieć na przykład, co to jest miłość. Prawda? Który jeśli nie ma w rodzinie, to wszystkie wysiłki wychowawcze na nic. Bo środowiskiem wychowawczym człowieka jest miłość. I to miłość taka stosowana. No trzeba umieć to robić. Ja przepraszam, że jestem gadu, ale muszę to powiedzieć. Bo jeżeli my stosujemy system kar, dzieci kłamią, bo się boją kary. Na ogół. Boją się, że to będzie w taki czy sposób. My nie umiemy karać dzieci. My mówimy, to wyłączyć na tydzień internet albo telewizor, nie będziesz oglądał. No i dziecko jest mądre. Więc wie, że czas upływa i ten tydzień się skończy, nic się nie zmieniło. Czy nie lepiej jest powiedzieć, że słuchaj, mówiłem ci, że to czy tamto jest złe, nie słuchałeś mnie. Zrobiłeś to świadomie, bo ci to mówiłem, że nie tego. Strasznie mi przykro, ale kocham cię nadal. I to musi się koniecznie taka rozmowa skończyć. Ale to lepiej, czy to lepiej za działa? Takimi karami, czy przeciw nie, takim karom? Nie, przeciwko karom, takim a pstur, jakie takim pstur, to co powiedziałem. Karą jest dla mądrego człowieka, wrażliwego człowieka powiedzieć mi, że zrobiłeś mi straszną krzywdę. Ale to naprawdę lepiej nadal działa. Ale ja kocham cię nadal. Absolutnie. No, jeśli taka rozmowa nie skończy się tym stwierdzeniem, ale kocham cię nadal, to rozmowa jest nic nie warta. No musi dobrze, być. No dobrze, ale ja to pytanie moje, o tym wychowaniu. Ja chciałam ten cały wstęp, że te szkoły pana są specyficzne, nie chciałam ją prowadzić do tego, że właśnie pan modlicie, tylko dlatego, że zorganizowaliście je, bo chcieliście wychowywać dzieci w określonym systemie wartości. I teraz, czy wy sobie państwo wyobrażacie, że będziemy wszystkie dzieci wychowywać w tym samym systemie wartości? Nie, absolutnie nie. Każdy ma wolność. I mogę być wierzący lub nie. I ja nie przychodzę nikogo nawracać. I to jest ta jedyna wartość, no która tak się różni. Nie, no tak? Tak, no,
Chcesz, to wierzysz, nie chcesz, to nie wierzysz nikogo tu nie tego i nie uczymy, że ten ktoś niewierzący jest gorszy. Nie wiem, może on będzie zbawiony, a nie ty. To jest zupełnie inna sprawa. Pan Bóg dał nam wolność i może nas zawrócić przed drzwi nieba. No to znaczy, ja mam niepokój taki, czym co pani premier i pani ministra proponują i nie ukrywam, że rzeczywiście dalej trudno jest rozmawiać bez konkretnych szczegółów, ale jeżeli ten system ma być tylko właśnie takim patriotycznym wychowaniem obywatela, który tak wszyscy będą myśleć tak samo, niestety tak w tej chwili czuję, że być może będzie tak to wyglądało, a przecież już polskie szkoły zaczynały się zmieniać i zaczynają stosować różne metody i próbować tego, tak jak chociażby stało się z 6-latkami w szkołach, kiedy ten system, ponieważ moje dziecko akurat należało do tego jedynego rocznika, który obowiązkowo poszedł do szkoły i więc sama przetrenowałam na skórze właściwie nie swoje, a swojego dziecka. Jakby, jak wyglądają te metody, ile tam siedzenia w ławce, ile siedzenia i zabawy. Ja w ogóle jestem za jak najwcześniejszym rozpoczynaniem edukacji. Uważam, że dzieci mają, to są specjaliści, ale uważam, że dzieci mają bardzo wysoki potencjał właśnie w tym wieku, bardzo szybko chłoną wiedzę. Nie będzie już później takiego momentu, w którym tak szybko będą tą wiedzę marnować. I jeszcze też taka rzecz, to znaczy, ponieważ ja współpracuję z taką fundacją Stop Przedawnieniu, która zajmuje się, pomaga ofiarom pedofilii. Dla mnie to też jest to, że im wcześniej wkraczamy w system edukacji i tym szybciej też jesteśmy w stanie nauczyciele są w stanie wyłapać te złe rzeczy, które dzieją się z dziećmi. To, że nie jedzą w domu, to, że są ofiarami molestowania. Ale którzy są zagrożone dysleksją. Dokładnie. Ale to więc im wcześniej tak naprawdę dla dziecka tym lepiej. My, jak gdzieś przeczytałam, to chyba był artykuł w Polityce, że u nas niestety toczy się taka debata nie o tym, jak szkoła ma współdziałać z rodzicami, tylko dlaczego rodzice są przeciwko szkole i na odwrót. I że to jest taki główny właśnie z jednej strony ci rodzice, którzy mówią, podły nauczyciel postawił ci tam złą ocenę, mówienie z lekceważeniem o nauczycielach w domach, prawda? Pokazywanie, że można nie mieć szacunku. Można powiedzieć, że pani jest głupia. Jak ja słyszę, że nie mówię do rodzica, jak powiecie dziecku, że pani jest głupia, to zabierzcie dziecko z tej szkoły, bo zrobiliście krzywdę nie tej pani, bo ona jest dorosła kobieta, da sobie radę. Jest głupia, przepraszam już za uproszczenie. Ale dziecko przyjmuje wiedzę na podstawie autorytetu. Nie jedzie na biegun północny go oglądać, tylko pani mu powiedziała, że jest biegun północny i przyjmuje. Więc to jest na podstawie autorytetu. Jeśli pani naprawdę jest, krótko mówiąc, głupia, to jest sprawa do rozmowy mojej z nauczycielką, a na pewno nie komentarze wobec dziecka. I tu się całkowicie z panem zgadzam. A z drugiej strony, krzywdzimy swoje dzieci, tak, opowiadające... A z drugiej strony nie ukrywać, że pani się pomyliła, czy powiedzieć to w inny sposób? Ale w ogóle pomyłka nie jest niczym haniebnym. Nie, ale w sensie... Niezależnie od tego, czy pani, czy rodzic ma prawo się pomylić i tego w ogóle nie traktuje jako problemu. Nie, ale jeśli nie pomyliła się, tylko rzeczywiście... źle zdecydowała, jest niemądra albo niemerytoryczna. Proszę pani, moja córka, jak powiedziała młodszycha, nie przychodzi na wywiadówce, przychodzi matka i pada, proszę pani, dlaczego pani postawiła mojej córce trójkę, a przecież ona zasługuje na szóstkę. A skąd pani to wie? No powiedziała mi córka. No więc ręce opadają. Bo to jest ten moment, że poczucie sprawiedliwości jest, no nie jest powszechne, nie jest powszechne. Bo taka sprawiedliwość, którą no, to jest każdemu dać to, co mu się należy. Ale dziecko myśli, że powinna dostać szóstkę. I tego ja kiedyś katechizowałem w więzieniu przez rok. I rozmawiałem z takimi wysokowyrokowcami. Jeden zabił żonę. I rozmawiałem z nim, on mówi, jak pan ją znał, to też pan ją zabił. No i to jest poczucie sprawiedliwości. To jest też poczucie sprawiedliwości. No to jest... Jedną z najgorszych rzeczy, którą przeżyłam w ostatnich latach mojej aktywności zawodowej, jest obserwowanie, jak wykopany został, a potem rósł topór między rodzicami i szkołą. To jest fatalne zupełnie zjawisko. Przecież mówimy o wychowaniu. Zdaje się, że wszyscy się zgadzamy, że przede wszystkim rodzina. Ale zgadzamy się też, że dziecko, chociażby dlatego, że tyle godzin spędza w szkole, naturalnie, że podlega
zamierzonym czy niezamierzonym oddziaływaniom wychowawczym i wychowanie na terenie szkoły jest też realizowane. I teraz mamy prosty wybór. Albo w imię dobra dziecka i w imię efektywności i skuteczności wychowania będziemy współdziałać, no albo będziemy tłumaczyć, że pani jest głupia i podjęła złą decyzję. A nie będzie tak, że nauczyciele dostaną jakiś program czy też podstawy programowe do ręki z wychowania i potem przyjdzie rodzic, a oni z tymi podstawami powiedzą, no ja bardzo przepraszam, no ale ja mam tutaj napisane, jak ja mam wychowywać państwa dziecko, no i nie sądzę, to jest jeszcze kwestia, tak się to jest jeszcze kwestia wykształcenia nauczycieli, tego właśnie w jaki sposób uczymy też właśnie nauczycieli, żeby byli jednak asertywni, bo z tym też różnie bywa i takiej samodzielności niektórzy nauczyciele też nie mają. Nauczyciele są przerażeni, bo czekają ich zwolnienia jednak z powodu zmiany organizacji. No w tym, co się teraz mówi, zresztą w ogóle, nie tylko teraz, to jest jakieś takie myślenie o patriotyzmie, to jest, to co mnie przeraża strasznie, to są te rekonstrukcje takich różnych zdarzeń historycznych. Krwawych bitew, o to nie tylko, nie tylko. Te wszystkie rekonstrukcje, jakiekolwiek by były, są po prostu... No a wychowawcze. Dlatego, że, no dlatego, że w tych wszystkich rekonstrukcjach jednego brakuje. Strachu. No tak, no ale, no, ale to jest rekonstrukcja. Nie, to ale, nie no właśnie, ale to po co? No to po co? Jak pani pokazuje powstanie warszawskie, które ja przeżyłem tu w Warszawie, i przejście przez Aleje Jerozolimskie przy barykadzie, to ten chłopiec, który biegł z listami, strasznie się bał. Strasznie się bał. A ten, który to robi tę rekonstrukcję, wszyscy na niego patrzą. No to on zapamięta, że na przykład kręgosłup boli, jak tak. Się tak biegnie z giełdą. Przecież no w całym tym działaniu. Kiepski teatrze. Dominantą był strach. No tak, ale się to... tego nie da zrobić. To można zrobić tylko w teatrze, ale to wtedy idę patrzę na teatr. Nie. Wszystkie rekonstrukcje są diabła warte. A poza tym, ale dzieci nie widzą konsekwencji. Dzieci nie widzą konsekwencji. Diabła warte czy demoralizujące? Nie, nie są demoralizujące. Są zbędne, nic są, nie dają. Właśnie nie wczuwa się, bo po pierwsze właśnie nie czuje tego strachu, po drugie nie widzi konsekwencji, nie widzi, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Jak to tak naprawdę wygląda, bo przecież też nie chcemy wcale, żeby się dowiedziała. Przebieg wydarzenia lepiej zapamięta, niewątpliwie. Jeśli przejdzie, jeśli się przebierze, będzie lepiej pamiętać. Ale żeby na tej zasadzie zapamiętało przebieg pierwszej czy drugiej wojny światowej, to 10-letni pobyt w szkole powinien być rekonstrukcją tylko tego jednego tematu. Nie przesadzenia, ale czasem coś można z różnych względów. To lepiej puścić film, który jest... Fragment dobrego filmu. I znowu będziemy się sprzeczać, który film o powstaniu jest dobry, który zły. Dokumentalne filmy przecież z tych rzeczy. Ja myślę, że to jest... No i niestety to się też przeradza w gloryfikowanie przemocy. Nierzadko, bo wynika właśnie z niezrozumienia. Jednak pokolenie już moje właściwie jest pokoleniem, które kompletnie nie pamięta przemocy ani bardzo państwowej, ani wojennej tym bardziej. Ja znam to tylko z opowiadań swoich dziadków i tak sobie właśnie myślę, że nie widząc tych konsekwencji, nie czując strachu, bardzo łatwo jest powiedzieć, że gdzieś bym poszedł, coś bym zrobił, nienawidzieć kogoś innego. Ale coś z tego wynika? Też tak uważam. Jakie mogą być z tego korzyści? Ale ja myślę, że to jest właśnie taki źle pojmowany patriotyzm, to znaczy, który zupełnie nie z tej strony pokazuje... Odnosi się do jakichś wydarzeń historycznych, a nie do życia, które... To, co pani powiedziała na początku, płacić porządnie podatki. To jest patriotyzm. Uczyć się porządnie, żeby państwo nie traciło, żeby mój kraj, moje państwo nie traciło niepodległości, bo będzie musiało kupować myśl techniczną i wszelką inną tego, bo przyjdą inni i nas skolonizują po prostu. Czuć się współodpowiedzialnym za to, żeby krzaczki niepodległość, bo na przykład dla 17 milionów Brytyjczyków niepodległość oznaczało wyjście z Unii Europejskiej. Kupuję licencję i nic, moja
Moja inteligencja narodowa nie jest w stanie niczego wytworzyć. No przecież, przecież jak się rozdzielę Marczewskiego, czy to ja to mam, dobrze. A czy pan ma jakiś może adres e-mailowy? To południowa część Sudanu powiedziała, że nie będzie mogła być niepodległa, że szybko tego, dlatego że tam po prostu nie ma inteligencji. No ale mówiłam ministra Anna Zalewska tutaj w studiu i mnie, że właściwie uczenie dzieci na przykład o sytuacji dzieci polskich, o sytuacji w Syrii jest z jej perspektywy drugorzędne, w ogóle nieznaczące, ponieważ jest to historia Stanów Zjednoczonych. Ale Janusz, no nie, Janusz Kołczak mówił o szkole, że już w tej chwili nie przytoczę cytatu, ale chodziło o to, że właśnie szkoła ma te największe wartości, ma ich uczyć, ma pokazywać i dzieci muszą dowiadywać się o tym, że inne dzieci gdzieś umierają, muszą słyszeć o wojnie, oczywiście te rekonstrukcje to nie jest dobra droga, ale ten patriotyzm też nadal polega. Wszystko powinno opierać się, ale wszystko powinno opierać się na szacunku do drugiego człowieka i to jest to, co w szkole powinno być najważniejsze, że niepodległość, patriotyzm nie oznacza tego, że nie tolerujemy obcego. Uważamy jednych za lepszych od drugich. I to jest to, co ja obserwowałam w trakcie Mistrzostw Euro, kiedy nagle pojawił się ten plakat nieszczęsny z naszą polską reprezentacją i tam było właśnie napisane, że to są prawdziwa biała drużyna i tak dalej. I słyszałam też jakichś kibiców w trakcie oglądania meczów, którzy mówili, komentowali, a tu są bardziej ciemnoskórzy w tych reprezentacjach i tak dalej. I to jest wszystko takie obrzydliwe, a przecież ten sport przecież powinien być tym, co właśnie wzmacnia ducha, pokazuje ducha rywalizacji i równość. I niestety my tego też nie umiemy wyrugować trochę z polskich szkół, bo dorośli dają po prostu zły przykład i pozwalamy na to. Nie mówienie o sytuacji w Syrii, nie mówienie o dzieciach w Syrii, pokazuje, że te dzieci właśnie są mniej ważne, czy one są mniej ważne, bo żyją na innym kontynencie. Ja w trakcie, to jest takie zupełnie polityczne, ale w kampanii wyborczej w takiej małej miejscowości na Mazowszu jakaś pani, która sprzedawała na targu, ona mówi do mnie, bo nie wiedziała skąd jesteśmy generalnie i to jest w tej chwili nieistotne, ale ona mówi, wie pani, bo ja bym chciała wiedzieć, zaczęła nas krzyczeć taka zdesperowana, bo wie pani, tam umierają dzieci. Ja bym chciała wiedzieć, dlaczego nikt nic z tym nie zrobi, prawda? Jej poglądy inne były, jak już porozmawialiśmy, różne w różnych względach. Natomiast ona nie rozumiała, jak cywilizowane państwo nie może mówić o tych dzieciach. Dla niej to było niewyobrażalne, prawda? I myślę, że to właśnie nie mówimy o dzieciach stamtąd, bo właściwie dlaczego? No to nie mądre rzeczy na ten temat mówił nasz stary doktor, nie? Ale o ratowaniu jednego dziecka, które jest równe z ratowaniem świata. Przy okazji tego, co się w kraju dzieje, o uchodźcach, że mamy przyjąć i takie, strasznie mnie to denerwuje, jak się mówi, no to damy tam pieniądze. Ponieważ ciągle żyję, jestem teologiem też, więc przypomina mi się zawsze ta scena, którą Pan Jezus nakreślił z miłosiernym Samarytaninem. Przeszedł lewita, przeszedł kapłan i przyszedł Samarytanin, ten pogardzany. I nie obsypał go pieniędzmi, których miał dużo, tylko się nim zaopiekował. A my chcemy tych uchodźców tamtych obsypać pieniędzmi, róbcie sobie co chcecie. Im potrzeba jest podać rękę, przyjąć tutaj, a nie pieniędzmi obsypać. Rzucić im pieniądze to jest po prostu, no jak ja byłem w powstaniu warszawskim, ktoś mi dał pieniądze po licho, mi te pieniądze, daj mi tutaj jeść. No, i to jest to. I trzeba tego nauczyć. Tego trzeba wymiksować dzieci. Bardzo mocno jest wielka awantura. Próbujemy się wymiksować. Mało to, są bardzo wyraźnie celowe podejmowane ruchy, które nasilają strach zamiast tłumaczenia, wyjaśniania, ale wzbudzają... Ale właśnie w kontekście tego patriotyzmu robi to sobie naród, który był zmuszony tułać się po świecie, który był zmuszony do korzystania też z pomocy. Który teraz jest strasznie oburzony na myśl o tym, że naszych mogliby Brytyjczycy odrzucać. Jak to możliwe? Jest naszych hipokryzja. Mogliby odsyłać z powrotem do kraju. Ja leżałem przez cały dzień w Lublinie. Bo latały samoloty niemieckie, strzelali z nas cały dzień, przykryty ubinem z rodzicami, aż się ściemni. I ja pamiętam ten strach. Ja pamiętam ten strach, że może mnie dojrze, że może niedobrze jestem przykryty. Takim żółtym, kwitnącym ubinem byłem przykryty cały dzień.
I jak to z rekonstrukcją odnać? Znowu o rekonstrukcji. Nie, no tak, dlatego, że to, bo, to jest, bo to jest ten patriotyzm, który chcą, którego chcą uczyć nasze dzieci, a to naprawdę nie jest patriotyzm. To jest nauka historii wyłącznie. No tak. A nie patriotyzm. No, tu się zgadzamy. Dochodzimy do tego, że wychowanie w szkole oczywiście jest potrzebne, ale że brakuje jakiegoś pomostu między szkołą a rodzicami, tak? I że są jakieś braki w tym wychowaniu w szkole jednak, bo widzimy je coraz wyraźniej. Ależ tak samo jak są braki w wychowaniu domu. W ogóle ostatnio nie są dobre czasy dla efektywnego, skutecznego wychowywania. Dlaczego? I rodzicom można wskazać bardzo wiele zaniedbań. Proszę porozmawiać z pedagogami, ponieważ bardzo wielu pedagogów i tych, którzy pracują w przedszkolach i w szkołach różnego stopnia, to ludzie naprawdę bardzo zaangażowani w swój zawód i wykonujący go zupełnie uprzyzwoicie, z bólem obserwujący, w jak wielu rodzinach ma miejsce wysyłanie dzieci w najrozmaitsze miejsca, do najrozmaitszych placówek, byleby jak najwięcej godzin dziecko było poza domem. No nie, no to chyba nikt nie wysyła, żeby dziecko nie było w domu, ale tylko owszem, że dziecko nie może się nudzić. Ale panią, co powie pani na takie jedno pytanie? To już od niejednej kobiety pracującej w przedszkolu słyszałam, że zdarza się, że przed świętami słyszą od rodziców pytanie, no jak to, to przedszkole w święta nie ma dyżuru? Nawet w drugi dzień świąt? Mówią to z oburzeniem. Nie znam takich rodziców, ale znam rodziców, którzy chodzą do pracy między świętami a Nowym Rokiem i wtedy mają to. Tylko to jest jeszcze, jakby, zgadzając się jakby z tym, bo też słyszałam takie historie, to jest jeszcze kwestia wyzwań przed edukacją powiązanych z tym, do której teraz pracujemy, zmiany i tak dalej. I też trochę usprawiedliwiania przez rodziców tego, że no ja długo pracuję i ja słyszałam na przykład takie opinie, więc zapiszę na wszystkie zajęcia dodatkowe, żebym o 18 czy 19 wyrobił się z domu. I to, co jest z tym związane, jeszcze chciałam troszeczkę poboczne na chwilę, znaczy w przedszkolu zapisywanie na wiele zajęć, tak jakby ja tłumaczę również swoim znajomym, mówię, słuchaj, w przedszkolu najważniejsze rzeczy to nie są te, czy dziecko nauczy się chińskiego, ale to, jak będzie radzić sobie w grupie, jakie nabędzie umiejętności właśnie społeczne i tak dalej. I rodzice absolutnie tego nie rozumieją. Ten wyścig szczurów i to myślenie o rynku pracy doprowadziło do tego, że jak część rodziców usłyszała o tym, że zmienia się reforma, to ja zostawię dziecko w klasie niżej, byle żeby było mniej kandydatów na studia. Przecież to jest koszmarne. Podejmowana w ten sposób decyzja o edukacji własnego dziecka, no to jest wskazywanie go na drugoroczność, to jest w ogóle coś niewiarygodnego zupełnie. Z powodu tego, że będzie łatwiej dostać się na studia. Ale pozwolę sobie, nie będzie za trudno. Tak, pozwolę sobie jeszcze do tych różnych dodatkowych zajęć nawiązać. Proszę mi wierzyć, często motywacją zapisywania dzieci na te dodatkowe zajęcia jest to, że wtedy mogę go odebrać dopiero o 6, a nie o 5. Ale jest to wyzwanie, na które też jakoś musimy jakoś sobie zacząć pracują. Pozwolę sobie tylko wtrącić, że tak postępują także niepracujące matki. Prowadzimy świetlicę, dwie świetlice, jedna w Radzie Mazowieckiej, druga w Kutnie, dla rodzin dysfunkcyjnych, takich, które sobie nie potrafią poradzić z powodów różnych, no nie chciałbym już tego, ale z różnych powodów. I jest taka jedna świetlica w Warszawie, w Ursusie, gdzie są dzieci pracoholików i z tym jest największy kłopot. Te dzieci są po prostu niekochane i one mają tego świadomość, że nie są kochane. Bo... Ale pracoholików czy ludzi, którzy pracują długo, bo nie, tak, nie, bo tak każe im nie, nie, proszę pani, proszę pani, to jest, to jest nieprawda. Ja jestem człowiekiem... Bo to się nazywa świetlica dla pracoholików. Nie, 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 proszę, ale wiadomo, jak jacy ludzie przychodzą. Otóż jak mój syn, który już jest teraz, już 30 lat jest lekarzem, więc możecie sobie państwo wyobrazić, ile ma lat. Otóż kiedy on szedł do szkoły, do pierwszej klasy, to żona przestała pracować. Było nam strasznie ciężko. Ja gdzieś brałem jakieś różne chałtury po to, żeby żona była w domu. Więc oczywiście nie mogłem sobie kupić samochodu, nie mogłem sobie kupić, ale mam dobrze wychowane dzieci. Więc coś jest,
jakimś kapitałem. Tak, widzicie Państwo, no te dzieci, to tak ciężko jest wychować. To nie jest takie proste. Myślę, że tutaj Państwo powinno jednak wspomagać. Zresztą teraz też mężczyźni zostają w domach. Ja coraz częściej spotykam. Jeśli to jest możliwe, to tak, ale jeśli to jest tak to zrobione, że dziecko musi zostać do siódmej w szkole, bo oboje pracują, czy nie, pójść do świetlicy. Nie, to nie powinno pójść, naprawdę. Ale bez wątpienia, zobaczcie, do czego doszliśmy, że w tej współpracy między szkołą a rodzicami musi być tak, że szkoła powinna wspomagać rodzinę w pełnieniu tych funkcji, z którymi rodzina sobie sama nie radzi. Oby to była tylko funkcja wychowawcza, a przynajmniej głównie wychowawcza. Ale nie może być też tak, że rodzice zostawiają, że z jednej strony rodzice też potrafią, szkoła też musi wymagać od rodziców. To nie jest tylko kwestia współpracy, to jest kwestia też wymagania. Trzeba się umawiać na tym takie rzeczy. I z tym jest straszny problem w tej chwili. Jeszcze chcę jeden wątek tutaj bardzo nieporuszony, mianowicie takiego wychowania w rodzinie, które jest nadopiekuńcze. To jest klęska dla, nie tyle dla dzieci, chociaż one są też umęczone taką nadwrażliwością, ile jest potem strasznie trudne jest dla żon. Jeśli to są mężczyźni, to żony mają okropne życie z takim dzieckiem, które nie zostało, bo czym jest tak w gruncie rzeczy wychowanie? I jest wyprowadzaniem z egoizmów. No jeśli się z tego egoizmu nie wyprowadzi, to potem chłop siedzi w domu, wszystko mu się należy. Albo kobieta siedzi w domu. No tak, oczywiście. Ja nie chciałem już pani, tu jest przewaga pań, więc się bałem. Ale nawiązania różnego typu cywilizacyjne, tak jak związane z rynkiem pracy, czy ze zmieniającą się właśnie taką rolami społecznymi, też obecnie szkoła musi odpowiedzieć, a nie ma w tej chwili, moim zdaniem, takiej dobrej odpowiedzi, która by właśnie wspomagała to współpracę. Nie zauważa tego, że rodzice coraz większą liczbę godzin pracują. I że rośnie liczba rodzin, które trzeba wspomóc w funkcji opiekuńczej. Oczywiście, ale powinno też Państwo to zauważyć. I rzeczywiście szkoła też nie uczy o rolach społecznych, bo bardzo boimy się przecież dyskusji pod hasłem gender, a to jest dyskusja potrzebna. Czyli na razie porozmawialiśmy o tym, co by się przydało w szkole wychowawczo, a myślę, że się spotkamy jeszcze, kiedy będzie ten program i zobaczymy, co w nim będzie. Zrobiłam to już, pani mnie zaprosi, no trudno. Z powodu rekonstrukcji historycznej? Nie, ja dopiero na końcu zrozumiałam, że pan chodzi o to, że to nie nauczy patriotyzmu, tylko przebiegu historycznego, także oczywiście, że zaproszę. Paulina Kiechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji i Rad Rodziny Miasta Stołecznego Warszawy, Inicjatywa Polska. I jeszcze gdzie zbieracie podpisy i to kiedy może pani powiedzieć? Zbieramy do końca lipca, zbieramy na patelni warszawskiej, ale zbieramy też w całej Polsce, na stronie www.ratujmykobiety.pl. Do tego komisariatu należy Iwicka 11. Na naszej facebookowej stronie również Ratujmy Kobiety po raz miejsca zbiórki, ale na patelni jesteśmy. Chłopców niepełnosprawnych. Michał Kołut i tam jeszcze drugi taki kawałek, że tutaj na tej Iwicki 11.40 ten Michał Kołut przebywał jakiś czas i też nie chce mu oddać telefonu komórkowego. To byli tacy ludzie u Państwa? Bardzo dziękuję. Aha. Bo wie pan, a czy nie macie jakiegoś adresu e-mailowego? Bo ja właśnie dzisiaj mi się szukało po całym internecie i Malczewskiego owszem, ale jeszcze Zakrzewskiego 16, ale tam to już całkiem nic. Ale tu gdzieś tam był jakiś adres e-mailowy, nie wiem czy to nie do was tam był podany. Bo ja chcę napisać takie parę zdań do dzielnicowego czy do kogo i przyjdzie jutro pojutrze taka kobieta, ona wyjaśni o co chodzi. Informacje TOK FM. Michał Poklękowski. Sejmowa komisja ponownie zajmie się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym Prawa i Sprawiedliwości. Jutro powstanie komisja śledcza w sprawie afery Amber Gold. Król Arabii Saudyjskiej obiecuje rozprawić się z religijnymi ekstremistami. Sejmowa komisja sprawiedliwości na nowo rozpoczęła pracę nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Po tym jak swój projekt wycofał Komitet Obrony Demokracji, marszałek Sejmu zdecydował, że posłowie będą pracować tylko nad ustawą autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Rok Laski. Komitet Obrony Demokracji swój projekt wycofał, bo był oburzony trybem procedowania ustawy. Ja mam tutaj akurat, grzebało mi się 3 godziny na komputerze, teraz mam taki telefon, to więc ja mogę nie znaleźć, jakby tam mógł podać to. I dlatego po wyłączeniu jednego z nich trzeba rozpocząć pracę na nowo, wyjaśnia przewodniczący Stanisław Piotrowicz. Takich przypadków, jak się dowiedziałem, w Sejmie nie było. Opinie na ten temat są różne.
Większość stwierdza, że prace wobec tego powinny toczyć się od początku. Jedynym procedowanym projektem będzie teraz ten autorstwa PiS-u. Pozostałe dwa, PSL-u i klubu Kukiz15, będą rozpatrywane oddzielnie i w późniejszym terminie. Z Sejmu Roch Kowalski, TOK FM. Komisja śledcza w sprawie afery Amber Gold ma zostać powołana już jutro. Wniosek o jej powstanie złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W jej skład ma wejść 9 posłów i mają to być przedstawiciele tylko 3 największych klubów parlamentarnych. PiS-u, PO i Kukiz15. Bez swojego reprezentanta zostaje Nowoczesna i Ludowcy. Komisja ma zacząć pracę jeszcze w tym miesiącu. Wawrzyniec Zakrzewski. Cel powołania komisji wyjaśnia typowana na jej przewodniczącą Małgorzata Wasserman z PiS-u. Chcemy wyjaśnienia, jak to jest możliwe, że w takim kraju jak Polska, w którym przecież są urzędy skarbowe, sąd rejestrowy, kuratorzy, Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Infrastruktury, może dojść do tego, że wielokrotnie karany człowiek zakłada szereg spółek prawa handlowego, działa na rynku finansowym i przez 3 lata udaje mu się doprowadzić do szukania takiej ilości osób na tak wielkie pieniądze. Jan Grabiec z PO uważa, że chodzi o coś innego, o przykrycie problemów partii rządzącej. Kłopotów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, ale też kłopotów gospodarczych związanych z konstruowaniem budżetu na przyszły rok i brakiem finansowania obietnic wyborczych. Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru, który jest zaskoczony tym, że jego klub, ale też PSL-u nie będzie reprezentowany w komisji, uważa, że PO dogadała się w tej sprawie z PiS-em, a komisja ma służyć jednemu. To będzie show medialny, a nie prawdziwe dochodzenie. W sprawie, w której jest kilkanaście tysięcy poszkodowanych, Sejm Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM. Król Arabii Saudyjskiej Salman obiecał w dzień po najwyraźniej skoordynowanych ze sobą samobójczych zamachach bombowych w 3 miastach zwalczanie religijnych ekstremistów, którzy za cel swojej propagandy biorą młodych ludzi. Żelazną pięścią uderzymy w tych, którzy za cel biorą umysły, myśli i postawy naszej drogiej młodzieży, mówił Salman. Zamachy, choć nie przyznała się do nich żadna organizacja islamistyczna, wyglądają na doskonale skoordynowaną akcję, pisze agencja Reutera. Eksplozje nastąpiły po atakach dżihadystów w Turcji, w Bangladeszu oraz w Iraku. Słuchasz informacji TOK FM. Amerykańskie bliźniaczki jednojajowe urodziły dzieci tego samego dnia i o tej samej godzinie. Czegoś takiego wcześniej nie było, a pisze o tym. Tak, już jestem. Siostry nie planowały, że tak jestem, tak słucham, czasie, można mówić. Tak, już słyszę. Jak poinformowano, bliźniaczki urodziły swoje pierwsze dzieci w czwartek, dokładnie o godzinie 1:18, w swoich strefach czasowych w Colorado i w Kalifornii. Świeżo upieczone mamy i ich dzieci czują się doskonale. Informacje sportowe. Kamil Wapiński zaprasza. Jeden z najbardziej znanych piłkarzy reprezentacji Portugalii zmienia klub. Dzień przed półfinałowym meczem z Walią Unani podpisał 3-letni kontrakt z Walencją. Hiszpański zespół zapłacił za 29-letniego skrzydłowego Fenerbahce Stambuł około 5 milionów euro. Unani ma na swoim koncie już 101 występów. Tak, teraz słychać, tam było słychać, trzeba było mówić. 3 zawodników w historii rozegrało w seniorskiej kadrze. Tak, ja mówię, że słychać. Przypomnę, że półfinał Euro 2020. Ja oficer, tak. Zostanie w środę o 21:00, a obie drużyny mają przed tym starciem swoje problemy. Portugalczycy nie wiedzą, czy zagra do nich obrony. Pepe z kolei w zespole wyspiarzy zabrakło pracującego za kartki Jarona Ramseya. Niech spieszy na kartkę Milika, mówi dyrektor sportowy Ajaxu Amsterdam Mark Overmars. KRP, dwójka arabska. Bicia ceny za polskiego napastnika. Tak. Obecnie mówi się o tym, że Arek jest wart około 15 milionów euro. KSP. Chciałby dostać za niego ponad 20 milionów. Policja. Napastnikiem interesuje się kilka dużych europejskich klubów, ale jeżeli wierzyć włoskim dziennikarzom, to na teraz Milik jest najbliższy. Transferu do zespołu wicemistrza Włoch, Napoli. Gerardo Martino nie jest już selekcjonerem. To było W. .pl. Aha. Prowadzenia drużyny narodowej. Gov, tak, that's right, ok. Czyli KRP, małe litery, 2, małpa, KSP, kropka, policja, kropka, gov, .pl. Dobra, bo wie pan co, bo oni tutaj w ogóle byli i nie wiedzą gdzie oni byli, a jeden jest w Bydgoszczy, ten Michał Kogut, i on już dzisiaj pojechał do mamy, na szczęście, no ale ten po prostu mu nie chciał oddać taki jakiś, ten Markowski się nazywa na Egipcie 11, mieszkania 40, jakoś to Krzysztof Markowski. Ja go nawet, mi się go na oczy nie widziało, bo on tam na Facebooku coś reklamuje kogo innego, a nie siebie, a powinien swoją twarz, może inny z nich tam chcą pokazać. Także ja tu napiszę takie wypracowanie i tego, i tu kobieta przyjdzie, będzie wyjaśniała więcej. No bo wie pan, telefon 300 zł, 400, szkoda, to dziecko trochę niepełnosprawne takie i
I to tak, no, Warszawa minus ma na swoim koncie w każdym bądź razie. No. Dobra, to dziękuję bardzo. No, bo co może tu zrobić? Co może? W Szpitalu Wolskim w Warszawie, jako psychiatra, jak rozumiem. Teraz ja ci tu napiszę, poczekaj. Takiej nowej formy organizacji policję. Psychiatrii, którą chcemy wprowadzić. Rozpączkować. Jest wiele takich ośrodków w kraju, które starają się pracować w modelu środowiskowym, ale do tego potrzebne są zmiany organizacyjne i finansowe. O to walczymy i zobaczymy. A w modelu środowiskowym to znaczy ze środowiskiem pacjenta, czyli trochę ambulatoryjnie, tak? Nawet głębiej w środowisku niż tylko ambulatoryjne, bo chodzi o to, żeby troszkę ma kryzys psychiczny za sobą, kryzys psychozy, żeby najkrócej był w szpitalu, jak to tylko jest możliwe, i najszybciej był w swoim właściwym środowisku, w rodzinie, w otoczeniu, w naturalnych warunkach społecznych, i to nie tylko poradnia zdrowia psychicznego, ale również zespół mobilny. Poświęcenie tyle czasu i tyle sił i środków w momencie największego kryzysu, ile trzeba, a nie jak dzisiaj, że jak dzwonimy do poradni zdrowia psychicznego, wtedy, kiedy jest prawdziwy problem, to za 3 miesiące. Więc to jest, no, my to określamy jako zmiana paradygmatu wręcz w stosunku do tego, co jest dzisiaj takiej psychiatrii azylowej, w szpitalu, tak długo w szpitalu, jak trzeba, duże dawki leków i bardziej takie... Ale to już było, prawda? W 60-tych latach. No, ale, 70-tych, no tak, to cały czas jest ten dążenie do zmiany, ale 70% środków na psychiatrię, pieniędzy, które ma NFZ, wydajemy na leczenie azylowe, na leczenie stacjonarne. W Trieste, który jest jednym z przykładów takich modelowych w Europie psychiatrii środowiskowej, tylko kilka procent wydaje się na leczenie stacjonarne, więc to pokazuje, ile mamy do nadrobienia. Drugie LO imienia Adama Mickiewicza w Słupsku, postawione, właściwie nie, przekształcone w szkołę w 1949 roku, jak piszą jego nauczyciele pewnie na stronie w związku z kolejnym jubileuszem szkoły, do dziś stanowi symbol nauki i mądrości oraz przyciąga najzdolniejszych i najambitniejszych. Pan był najzdolniejszy i najambitniejszy. W tym, to moja szkoła taka była, rzeczywiście była niezłą szkołą. W tym czasie były w Słupsku dwa licea ogólnokształcące, numer 1 i numer 2, i liceum Adama Mickiewicza, wcześniej to była szkoła TPD, to było tym drugim liceum. A ja do tego liceum trafiłem, bo chodziłem do szkoły podstawowej, która się mieściła w tym samym budynku, szkoła podstawowa numer 5, i też w pobliżu mieszkałem, więc to był taki naturalny wybór. Czyli nie, że egzamin i wybierali najlepszych i najzdolniejszych, tylko inaczej? To mnie pani zaskoczyła. Nie pamiętam, czy był egzamin. Tak, chyba, no to było trochę... Chyba egzamin nie był. Był konkurs świadectw, ale też chyba nie było wielkiego problemu z dostaniem się do ogólniaka, jak to się wówczas mówiło. Raczej celem było uzyskanie matury i studia, czyli to z góry był etap pośredni. I powiem, że to w momencie wyboru szkoły, nie pamiętam, żeby to jakieś były wielkie jakieś dylematy. Trudno się było dostać na medycynę wtedy? Nie. Jak to nie? No dla mnie nie. No to, ja nie lubię się specjalnie chwalić, ale była renizacja wówczas, czyli mimo że bliżej było do Gdańska, bo 100 kilkanaście kilometrów, no czy 120 kilka, to ze Słupska trzeba było wybrać Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. I w momencie wyboru, no nie można było zamienić, dopiero po drugim roku udało się przenieść do Gdańska. To w Szczecinie najlepiej zdałem egzamin, więc... A ile więc było nie było ze sobą. Miejsce? Bo wtedy to było tak, że... Oj, mogło, to nie pamiętam, ale na pewno było więcej niż dzisiaj. Może było nawet więcej niż 10, ale na pewno było we wszystkich akademiach. Był dość duży napór na
na studia. Zresztą wtedy w latach 70. trochę zwiększono liczbę miejsc. Ja przeniosłem się do Gdańska dzięki temu, że uruchomiony został wydział w Bydgoszczy, część Akademii Medycznej w Gdańsku i wtedy ze Szczecina sporo osób przeniosło się do Bydgoszczy. Ja wykorzystałem ten moment i udało się przenieść do Gdańska. Czemu? Tam były lepsze studia? Bliżej było i bardziej rodzinnie jestem związany z wybrzeżem, z województwem pomorskim. No więc to naturalne. No i żona studiowała w Gdańsku, co też było ważne. A ta żona już wtedy była żoną? Nie, wtedy nie była żoną. Czyli to jest taka miłość z liceum? No tak. Tam Grażyna Augustin do tego liceum też chodziła. Tak. 2 lata młodsza zdaje się od pana. Znaliście się wtedy, czy nie? A już nie, śpiewała, czy nie? Nie, to jest, znaczy ją kojarzę oczywiście, ale nie kojarzę ze szkoły. Tak samo jak ze szkoły nie pamiętam Władysława Szkopa, który też wieloletniego posła SLD i wiceministra zdrowia. To jego ze szkoły też nie kojarzę, chociaż jego rodzina była w Słupsku znana, bo jego ojciec był psychiatrą, szefem psychiatrii słupskiej. A pana ojciec? Mój ojciec był w Słupsku, się mieści jeden z kilku oddziałów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na początku to zresztą miał inną nazwę i ojciec był